Na festiwalu Horizon jest 168 różnych mistrzostw obejmujących prawie 700 zawodów. Możesz wziąć udział we wszystkich, jeśli chcesz. W każdym miejscu odbywają się jedne mistrzostwa, a później wycieczka rusza do kolejnego celu. Mistrzostwa, w których możesz się ścigać, zależą od prowadzonego przez ciebie samochodu. Prowadzisz Suprę, więc zapisałem cię na mistrzostwa JDM Icons w Castelletto. Mistrzostwa będą się składać z trzech wyścigów. Wybierz sobie ten, w którym chcesz wystartować najpierw. No i tak jak Ben pięknie powiedział, będziemy mieli różne mistrzostwa. Wybierzmy sobie na początku Cliffside Sprint. Hej, warsztat został właśnie otwarty i możesz już ulepszyć lub przemalować samochód. I zacznijmy tak naprawdę ten odcinek od tego, że wybiorę się do tego garażu, który został właśnie odblokowany, której Anna nam tutaj pięknnie powiedziała, że właśnie jest już dostępny. Hej kolego, tutaj ziszczą się twoje marzenia o ulepszeniach samochodu. Nowe opony albo felgi, a może wymiana całego silnika? Wszystkim się zajmiemy. No, mam nadzieję, że się zajmiecie dobrze. Chyba nie mam jeszcze dużo pieniędzy, co? Ale przemalować samochód mogę. I to, co też mi się w tej grze podoba, to, że wy, inni gracze, możecie stworzyć na przykład dla mnie jakieś malowania. Dla mnie. Dla innych graczy. To jest świetne. Chcesz zmienić lakier? Dobrze trafiłeś. Jeśli chcesz przemalować wóz albo dobrać ozdobny motyw graficzny, możesz to zrobić u nas. No właśnie. Dzięki, Ashley, potwierdziłaś moje słowa. Ja, jako że goni mnie troszeczkę czas, nie będę prawdopodobnie tworzył swoich własnych malowań, chyba że kiedyś coś mi się uda. Ale znajdziemy jakieś projekty, które mogą być... niech będzie jakiś wyścigowy, szukaj. Może jakiś uda nam się ciekawy znaleźć. Bo to zawsze to mi się podobało. Wow! To jest ładny, ale nie w moich kolorach. Jakieś tutaj widzę takie totalnie najprostsze, serio, gościu. Jakieś bardzo, bardzo proste, chociaż ten też nie jest zły, ale mógłby być lepszy. Ciekawy jestem, czy uda mi się znaleźć jakiś taki typowo ładne malowanie, które by mi się bardzo spodobało. Wow. To jest nawet ładne. Takie typowo a la Ken Block chyba, że on kiedyś miał właśnie takie biało-czarne malowanie. Jest w miarę ładne. Nic większego, ciekawszego nie widzę niestety. Żebyśmy mieli zostać przy tym malowaniu? Nie chciałbym. Chyba że wejdziemy tak i zobaczymy najpopularniejsze, które są. Jest tutaj jakiś kwiatek. Wow. No ładnie, gościu się postarał i to naprawdę. Wiecie co? Z Szybkich i Wściekłych nawet jest. Wiecie co? Na razie nic ciekawego nie ma. Więc ten samochód na razie zostanie w takich kolorach, których jest. Bo nic ciekawego dla siebie nie widziałem malowania, które by mi się spodobało. Natomiast jedziemy na pierwszy wyścig, tak jak mówiłem. I będziemy patrzeć, co tam się właśnie dzieje. No, tak jak mówiłem, na najwyższym poziomie trudności będę miał trochę zabawy i z tym samochodem, i z przeciwnikami. Mam nadzieję, że tylko inni gracze nie okażą się o wiele lepsi ode mnie i że będę kończył w tych pierwszych trójkach. Bo to by było nieprzyjemne. Natomiast... nie będę przerywał tutaj chyba swojej mowy na te cutscenki, które są w miarę powtarzalne. Jedną czy dwie mogę wam pokazać. Tutaj Ben się rzadko kiedy odzywa. Ale... bo boję się po prostu o prawa autorskie, moi drodzy. Tak. No niestety, musimy na to czasami uważać. Mistrzowski. To znacznie wyższy poziom niż eliminacje. Teraz jeździmy na poważnie. A to wtedy tam nie było na poważnie? A nie, dobra, bo to były eliminacje, no i wycieczka. Okej, dobra, to jest pierwszy wyścig na poważnie. Zobaczymy, na którym miejscu dojadę. No to zaczynamy. Jadę stokową Toyotą Suprą
I mam nadzieję, że to mi tylko nie przeszkodzi. Chociaż nie powinno. Wow! Ta droga jest jeszcze mokra. Ja się o tym przekonałem na tamtym zakręcie, że jak mnie zarzuciło. Tutaj na tym sterowaniu symulacyjnym zabawa naprawdę się zaczyna bez ABS-u, bez kontroli trakcji. To my musimy tak naprawdę kierować samochodem, a nie jakieś tam asysty za nas. Kiedy za mocno wciskam hamulec, czuję jak mi to wszystko drga pod palcami. To jest świetne. Wow. Ale jednak mocno się ślizga. Jeszcze na takiej wilgotnej nawierzchni ten samochód po prostu nie spisuje się najlepiej. Napęd na tył. Wow, gościu. Ja wiem, że tutaj agresja jest wskazana, no ale żeby aż tak ten zajeżdżać w drogę? Come on, to dopiero pierwsze wyścigi. Dawaj, 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 dawaj. Musimy się tam jakoś do nich dobrać jak najbliżej. A jak na razie mam już połowę wyścigu, a jestem dopiero na 7 pozycji, co nie wróży mi dobrze. O, come on. Jak mi się uda kogoś wyprzedzić, może chociaż ciebie. A nie spychaj mnie. Come on, dziadu. Dawaj, 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 dawaj. Wyprzedzę cię tutaj na prostej. Tutaj możemy to sobie pięknie ściąć. Tylko żeby gdzieś nie wypaść. O, ale pięknie przejechane. Oni chyba nie wpadli na taki pomysł, żeby ściąć ten zakręt, tą szykanę tak naprawdę. I wyjeżdżając na ostatni zakręt i na prostą jestem na dużej przewadze przed innymi. Więc boczek na zakończenie. Dziękuję, do widzenia. Pierwsza pozycja. Jeden wyścig z głowy, brachu, dobrze ci idzie. Jeśli będziesz dalej tak jeździć, te mistrzostwa będą twoje. No, mam nadzieję, że będę dalej tak jeździł. Kolejną taką małą ciekawostką dla was to, co pojawia się tutaj właśnie po lewej stronie przy nazwach zawodników, to jest poziom gracza, który dany gracz reprezentuje z sobą. Te opaski, kolory i te punkty właśnie zależą od tego, jak wysoki jest poziom danego gracza. Zaczynamy od opaski żółtej, później jest zielona, o ile się nie mylę, niebieska, różowa, fioletowa, jeszcze tam gdzieś jest pomiędzy pomarańczowa. Jest ich naprawdę dużo. Jest to naprawdę ciekawe, no bo tak jak w Forzie pierwszej, w pierwszej Forzie otrzymywaliśmy opaski, w drugiej to się nie zmieniło. Nadal mamy opaski i nadal to one reprezentują nasz poziom. Punkty są przyznawane za pozycję na finiszu. Jeśli chcesz wygrać, pod koniec mistrzostw musisz mieć pierwsze miejsce w tabeli. No i chyba to jest najbardziej znane. Jeżeli ktoś oglądał jakieś serie wyścigowe różnych typów, czy to F1, czy gdzieś, zawsze w mistrzostwach jest taka tabela główna, za którą, no, w której otrzymywało się różnego rodzaju punkty. Najlepiej to chyba widać na F1 w klasyfikacji mistrzostw. Tutaj mamy podobną zasadę. Przejechaliśmy pierwszy wyścig z trzech dostępny w Castoletto. Otrzymaliśmy 20 punktów za pierwsze miejsce. No i jeżeli chcemy wygrać mistrzostwo Castoletto, musimy być na pierwszej pozycji cały czas w tej tabeli. No i tutaj na sam koniec piękne podsumowanie, co otrzymujemy za ten wyścig. Otrzymałem prawie 8000 kredytów za wygraną oraz punkty doświadczenia w łącznej liczbie 4500. Ładnie. Jeszcze nie mamy awansu, ale on już niedługo się pojawi. To jest konkurs w trybie rywali. Najlepszy sposób, żeby porównać swoje umiejętności z przyjaciółmi i innymi uczestnikami festiwalu. No i też kolejna rzecz, która powtarza się z Forzy 1, przeniesiona do Forzy 1. Z Forza Horizon 1 do Forza Horizon 2, czyli rywale. To było jeszcze wcześniej, ale dokładnie nie pamiętam, natomiast mamy taką możliwość i ja nie będę z tego korzystał. Ale jeżeli ktoś chce się sprawdzić i ma tą grę, to może spróbować pobić mój czas. Jeżeli komuś się to uda, to naprawdę możecie mi na Facebooku podsyłać różnego rodzaju rzeczy, screenshoty swoje, filmiki, to co tylko znajdziecie. Ja niestety prawdopodobnie wtedy już nie będę miał tej gry, ale to nie stoi na przeszkodzie.
żebyście podsyłali mi różnego rodzaju rzeczy, które są związane z tą grą i które zrobiliście, czy w grze, czy z moim Dravatarem. To by było ciekawe. Mamy natomiast kolejny wyścig. To jest wyścig okrążenia. High Speed Circuit? O ile dobrze zobaczyłem nazwę tego wyścigu, ale wydaje mi się, że tak. Nieźle ci idzie. Ciekawe, czy uda ci się utrzymać tę formę. Zwycięstwo da ci doskonałą pozycję przed ostatnim wyścigiem. No właśnie. To by było dobre, gdyby udało nam się to teraz wygrać. Ja jednak zgadłem nazwę. Dobrze zobaczyłem. Szybko, bo szybko, ale dobrze zobaczyłem. High Speed Circuit. Wygrajmy to i miejmy to za sobą. A później spokojnie przeniesiemy się do trzeciego wyścigu. Dobra. Nie wiem, nie powinienem tak palić tych gum na samym starcie, ale kogo to interesuje? Ten wyścig jest w miarę łatwy, znaczy w miarę przyjemny, o może tak powiem. O, gościu, nie wciskaj się od środka. Dawaj, ale przez to wyprzedzimy obydwaj. Z dwóch stron wzięliśmy tamtego gościa, a drzewa. Dobra, tak naprawdę wyprzedziłem tamtego gościa, czyli nie straciłem nic. Tutaj sobie mocno zetnę ten zakręt, żeby mieć po pierwsze trochę lepszą prędkość od nich. No i teraz trzeba próbować się przedzierać. Powoli, bo powoli będzie to pewnie szło żmudno. Żmudno? Żmudnie? Jakoś tak. Ale na pewno możemy dać sobie radę. Wow, 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 wow. Tam bym zblokował sobie hamulca, a tego bardzo bym nie chciał. Tutaj się podparłem na Sylwii. Dawaj. Kurczę. Ciężko ich tutaj wyprzedzić. Nie mam pomysłu jak na razie, ale może tutaj od wewnętrznej. A, come on! Jeszcze trochę go ich tutaj wypchnęłem poza ten zakręt, co przyniosło mi trzecią pozycję. Nie jest źle. No, muzyka w tej grze. O, rany. Ale o tym to będę musiał wam później powiedzieć, ponieważ za kilka wycieczek przekonacie się pewnie, o czym mówiłem. Chociaż ta gra jest już trochę ograna. Szkoda, że nie mogłem jej dostać na premierę, ale i tak się cieszę, że ją w ogóle dostałem. Że mogłem pożyczyć tę konsolę. Taka, kurde, trochę brudna zagrywka z mojej strony, ale udało się. Jeszcze tylko, jeju, tego Skyline'a wyprzedzić po wewnętrznej. O, come on! Udało się. W miarę czysty. Czyste wyprzedzenie, teraz tylko tutaj lekkie zblokowanie kół, ale to nic nie szkodzi, my jedziemy dalej. Wszystko pięknie. Czyżby kolejny wyścig miałby być na pierwszej pozycji? Wow, poślizg. Jednak ten samochód czasami zarzuca tyłem swoim, a jednak ten tył ma spory. O, nadjeżdżają z tyłu. Muszę tak uważać, bo oni bardzo lubią na prosty wyprzedzać, ale na szczęście mamy pierwsze miejsce. Kolejne 20 punktów zwyciężamy. Dwa wyścigi. Jesteś na doskonałej pozycji. Jeśli wygrasz ostatni wyścig, mistrzostwa mogą być twoje. No, też mam taką nadzieję, że tak to się zakończy. No i drugi wyścig z trzech. Mamy 10 punktów przewagi, dwóch chyba panów. Jest na drugiej pozycji z taką samą ilością punktów. Na czwartej i na piątej też tam widziałem, że mieli taki sam wynik punktowy. Wow! Ale zobaczcie, ile kasy nam wpadło. 11 100, dużo. To był naprawdę czysty wyścig. Takie właśnie lubimy. No to dobrze, jeżeli lubicie takie wyścigi, no to trzeba na tym korzystać. No i tak jak zapowiadałem w pierwszym premierowym odcinku, wow, 10 tysięcy. No to chyba jestem w miarę dobry. W końcu 10 tysięcy za tego rywala. Dużo. Ale tak jak wspominałem, mamy dostępny wheel spin. Tym razem, gdy zdobywasz poziom, możesz zakręcić kołem fortuny. Masz szansę wygrać w ten sposób sporo gotówki, a nawet bezpłatny samochód. No i właśnie. Pięknie nam to Anna powiedziała. Mamy koło fortuny. Wheel spin na polski to jest koło fortuny.
My wygrywamy 30 tysięcy, ale to nie jest najwyższa nagroda, moi drodzy, ponieważ największą nagrodą to są tak naprawdę samochody z klasy Hyper, a największą nagrodą pieniężną to jest 100 tysięcy. Jeżeli mamy jeszcze tego perka, perk nam podnosi to o 10%, czyli dostajemy 110 tysięcy w gotówce max. Jest dużo. Za to już można naprawdę sobie ładny samochód kupić. Pamiętam, że kiedyś udało mi się wylosować Agerę. No, to już taki samochód za darmo, to chyba nikt nie pogardzi. Wow, ale skok, fajny. O, i straciłem przez to spoiler. Dlatego też już wiecie dlaczego nie mam wyłączone uszkodzenia. Bo właśnie z tego prostego powodu. No bo nie ścigamy się po torach, pojeździmy sobie po tego wszelkiego rodzaju terenach. Wow, przez pola, lasy i drzewa. Lubimy to, przynajmniej ja to lubię. I zobaczmy nowy wyścig, ponieważ jest to coś, kolejna odmiana, którą spotkało Forzę. Muszę nauczyć się poprawnie odmieniać. Okej, trzeci wyścig to coś specjalnego. To nasze pierwsze zawody przełajowe tego lata. Są zupełnie nowym wydarzeniem na festiwalu Horizon. Będziecie jechać po różnego rodzaju terenie, więc skup się i nie przegap punktów kontrolnych. Jeśli zajmiesz pierwsze miejsce, może uda ci się wygrać pierwsze mistrzostwa na festiwalu Horizon. Jeżeli rozumiecie przez słowo różnego rodzaju terenie jako drogi szutrowe, to co było w Horizonie 1, no niestety muszę was wyprowadzić z błędu, a chyba gra najlepiej wyprowadzi was z błędu sama. Zobaczycie co się zaraz stanie. Jest to chyba naprawdę jeden z fajniejszych trybów, które jest dostępny w tej grze i rodzajów wyścigów. Naprawdę, to jest po prostu mega. Te wyścigi mi się podobają. I czy skręcimy w prawo, czy skręcimy w lewo? Nie, pojedziemy przez pola. Właśnie dzięki temu, że mamy taki otwarty świat, twórcy postanowili, że uraczą nas wyścigami przez pola, łąki, lasy. Gdybyś mnie tylko nie spychał, gościu, to by było świetnie, gdybyś dał mi jechać swoim własnym torem. To bym się wtedy cieszył. No a tak, to zobaczcie, co się tutaj dzieje. Przez różnego rodzaju lasy, łąki. Dlaczego ja jestem tak daleko? On, to nie może być aż tak trudny wyścig. Prawda? Chyba, ale może się okazać różnie. O, dawaj. Już prawie. Jestem na trzeciej pozycji, czyli nie jest źle. Ale, wow! Ale tamten się zderzył. Widziałem, jak tylko w ten budynek wyrżnął. Gdyby tutaj było jeszcze taka model zniszczeń, jak na przykład w Battlefieldzie, że możesz przejeżdżać przez budynki. O, to by się wtedy działo. Natomiast no tutaj aż takiego modelu zniszczeń nie ma, ale możemy się przedzierać przez różnego rodzaju łąki, właśnie lasy, drzewa, winnice? Chyba tak. No i o. Jedno co jest tutaj najtrudniejsze, to żeby powstrzymać samochód od tych skoków. Jeżeli uważaliście, że rajdy są ciężkie, no to jest jeszcze bardziej ciężkie. Rajdy przy tym w niektórych momentach wymiękają przez ilość tych niekontrolowanych wyskoków. I za to kocham tą nową Forzę. Wygrywamy kolejny wyścig, 20 punktów, mamy komplet punktów. I się udało. Chyba nawet dobry czas. Rywale najlepiej potwierdzają, czy mieliśmy jakiś dobry czas względem innych ludzi, czy też nie. Wystartowałeś w mistrzostwach i wygrałeś je. Wiedziałem, że dobrze ci pójdzie. Zobaczymy, jak długo uda ci się utrzymać tak wysoką formę. A ja też mam nadzieję, że jak najdłużej uda mi się utrzymać taką formę. Zostajemy mistrzem Castoletto w kategorii JDM Icons. Będzie naprawdę niezła zabawa. Teraz ruszaj
i postaraj się wygrać wystarczająco dużo razy w mistrzostwach, aby otrzymać zaproszenie do finału wyścigów Horizon. To twoja szansa, aby podjąć rywalizację o tytuł mistrza wyścigów Horizon. W końcu wszyscy po to tu jesteśmy, prawda? No właśnie, wszyscy jesteśmy po to, żeby zostać mistrzami festiwalu Horizon. Musimy więc wygrać jeszcze 14 takich mistrzostw. Czyli czeka nas kilkanaście godzin dobrej zabawy. No. I mam nadzieję, że to się prędzej czy później spełni. Oczywiście otrzymujemy nagrodę gotówkową 10 tysięcy. Kolejny ładny wynik. I punkty doświadczenia. Nie będzie nowego poziomu, ale za to... No i znowu. To chyba musi być tylko potwierdzenie tego, że to był w miarę dobry czas, ponieważ 10 tysięcy nagrody za rywala to jest chyba ładny wynik.